Piszą do ciebie politycy? Tak, oczywiście, że tak. Więc jakby ty polityków Z której jest... strony? Z każdej. No i Boże, jak ty byś użyła tego telefonu, to może byś obaliła tą władzę. Znaczy, no jest to możliwe, ale... No to w sumie wszystkie opcje byś obaliła. Chyba by bezpartyjni samorządowcy zostali. Tak, oni by zostali, bo są świeżi. Na razie jeszcze nie napisali, ale to wiem. Ale należał wtedy do naszej partii rządzącej. Wysyłał piękne filmiki, naprawdę piękne filmiki. Pan, który z takiej partii, a nie innej, który... pod prysznicem i krzyczy moje imię. Ja widziałem, ty mi pokazywałaś te fajne te dwóch, którzy cię zaobserwowali polityków, jeden po drugim, to moi drodzy byście się zdziwili, no ale cóż. Dzień dobry Państwu, jest z nami dzisiaj Karolina. Dzień dobry. Jesteśmy w ciszy wyborczej, więc nie możemy Karolinka za bardzo agitować, ale no coś, chociaż popędzimy tych ludzi, żeby poszli. Chciałbym, żebyś mi powiedziała w związku z tym, co robisz w życiu, o czym zaraz powiesz. Jak ty się czujesz za obecnych rządów, jeżeli chodzi o bycie kobietą, o prawa kobiet i no jak się czujesz w kraju rządzonym przez obecną władzę? Wiesz co, to jest dosyć ciężki temat, bo ja jednak siedzę głównie w internetowym i jednak przy tej naszej władzy no to jest temat taki bardzo ciężki, bardzo ograniczony, taki temat tabu. Czyli jednak ta świadomość wśród ludzi, jak widzą taką kobietę, która gdzieś tam się wystawia w internecie, czy sprzedaje swoje zdjęcia, czy nawet jeżeli, nie wiem, się spotyka z kimś i ma z tego jakieś korzyści, no to jest naznaczona taką szkarłatną literą, nie? Ty bardziej właśnie, bo ty no bardziej działasz w branży, że tak powiem, filmów dla dorosłych, czy bardziej też spotykasz się, co jest głównym twoim jakby, okay. Co jest główną działalnością? Głównie są to filmy. Głównie są to zdjęcia. Zaczęło się tak naprawdę od pandemii wszystko, nie? Czyli wtedy po prostu jak nie było za co żyć, jak nas pozamykali, no to trzeba było faktycznie coś zacząć robić. Także wtedy weszłam całkowicie w ten taki internetowy, nie? Natomiast jeżeli chodzi o spotkania, to ja stricte jako girl się nie spotykam. Ja mam tylko i wyłącznie od pewnego czasu takich swoich, jakby to powiedzieć, uległych. Jesteś do minut. Tak. Okej, okay. I no, to jest za czasów obecnej władzy, tak jak sama mówisz, to jest troszeczkę temat tabu i nie jest wam, no bo ty za siebie możesz mówić, ale też troszeczkę szerzej, bo na pewno znasz dziewczyny z branży, że powiedziałaś w ogóle ciekawą rzecz, że a propos głosowania, bo ty teraz się, za co ci też dziękujemy, zaangażowałaś troszeczkę na końcu kampanii w jakieś tam happeningi i tak dalej, żeby zwrócić uwagę, żeby te kobiety szły na te wybory. I powiedz mi, bo powiedziałaś ciekawą rzecz, jak jest właśnie z dziewczynami z twojej branży, że one raczej nie głosują. Nie, to są dziewczyny, które czują się wykluczone przez każdą partię. Przez każdą. Całkowicie przez każdą. I te całkiem prawicowe, i te środkowe, lewicowe i tak dalej, i tak dalej. I po prostu nie chodzą, bo nie mają na kogo, ich zdaniem. Wychodzę z założenia, że chyba myślą, że ich zdanie całkowicie się nie liczy, jeżeli chodzi o państwo, nie? Że jakby całkowicie, no jest jak jest, inni zdecydują i tyle, bo obojętnie kto dojdzie do władzy, to i tak one będą po prostu troszeczkę gorzej traktowane. To jest chyba najgorsze myślenie, żeby właśnie nie głosować, bo kurde zawsze jest troszeczkę lepiej albo chociaż trochę lepiej w którąś tam stronę. A co byś z twojego punktu widzenia, jak pracujesz w tej branży, to co władze powinny zrobić, żeby wam było lżej? Czy myślisz o czymś takim, aż jak w Holandii zalegalizowanie całkowicie płacenie podatków i tak dalej, żeby to szło w tą stronę, jakby wam było lepiej? Ja no bo to myślę, jest że chyba tak. Też dużo dziewczyn, nie? Tak, tego jest naprawdę ogrom. Przecież w dzisiejszych czasach, znaczy tak, jeżeli chodzi o nie wiem, Stany, czy całkowicie tam inne kraje, no to są to całkowicie normalne portale, to wszystkie i tak dalej, całkowicie normalni ludzie z tego żyją i mają dodatkową, zwykłą, normalną pracę, tak, bo ja też się zajmuję normalnymi też rzeczami, takimi przyziemnymi. Natomiast w Polsce dopiero niedawno to ruszyło, dopiero niedawno jakby to zaczęło tak normować, natomiast myślę, że ludzie są na tyle ograniczeni, to ograniczone takie myślenie względem w ogóle seksualności, przecież w ogóle nie ma edukacji seksualnej, nie? Więc tym bardziej, jeżeli ktoś w jakikolwiek sposób sprzedaje swoje ciało, a jeszcze gorzej, jeśli robi to nieświadomie na przykład, bo robi to tylko i wyłącznie, jakby nie patrzy na skutki, które będą później, nie? Nieświadomie to znaczy jak? Czyli powiedzmy, jest dziewczyna, ma lat, dajmy na to 18-19. Poznaje chłopaka, który ma 20 parę lat albo więcej i widzi, że z tego są dobre pieniądze, bo widzi tam jedną, drugą, trzecią laskę, która jest, powiedzmy, nie wiem, jeździ Mercedesem i ma... No to powiedzmy... On ją na to nakusi, że czemu nie, powiedzmy, nagrać sobie filmiki. Dziewczyna, która ma lat, powiedzmy, 18, 19, nie będzie patrzyła na to, co będzie w przyszłości, nie?
co się wydarzy. Ja zdecydowałam się na ten krok całkowicie świadomie, wiedziałam, co będzie później. I stwierdziłam, że w tą stronę chcę iść, ja nie mam z tym problemu, wychodząc na ulicę i być postrzegana, jak jestem postrzegana. Natomiast taka dziewczyna, bez tej takiej świadomości, co się potem wydarzy, no jest skończona, nie? Całkowicie. I całkowicie czuję się wykluczona też przez społeczeństwo. Bo z jednej strony tak fajnie, tutaj zarabiamy pieniądze, tutaj chłopak mnie motywuje i tak dalej, i tak dalej. A tutaj społeczeństwo nagle zaczyna gnębić, nie? A ty mówisz, że no jesteś świadoma, nie masz problemu z tym wychodząc na ulicę. To znaczy ty jakby szeroko twoje środowisko, jakieś tam rodziny, znajomi i tak dalej, szeroko pojęte, jest poinformowane? Ty mówisz o tym otwarcie? No chyba tak, skoro to występujesz pod kamerą. Tak? tak. No nie mam z tym problemu całkowicie. Wszyscy wiedzą i jak wszyscy oni na to. Wiedzą. Pytam, wiesz, o takie rzeczy. Mnie to jakby nie dziwi, ale wiesz, no jednak Polska jest taka trochę zaściankowa, jeżeli o to chodzi. A więc chciałbym ciebie też popytać, bo pewnie ludzie są ciekawi, jak reaguje rodzina, co na to i jak powiedziałaś, kiedy się zdecydowałaś, czy od początku była jakby otwarta i mówiłaś o tym? Ja zaczęłam pozować w ogóle do aktów i do erotyki bardzo wcześnie. Miałam, nie wiem, jakieś 19, może 20 lat, jak zaczęłam to robić. Czyli pół roku temu. Tak, prawie że. Więc dla mnie gdzieś tam ta nagość, ja poszłam po prostu sobie na łatwiznę, bo stwierdziłam, że pozowanie w ciuchach jest niewygodne i w ogóle i tak dalej, trzeba się bardziej namęczyć. Więc ta nagość jest po prostu łatwiejsza i o tym wszyscy wiedzieli od samego początku. Także o zdjęciach, o filmach i tak dalej, o tych stronkach, o tym, nie wiem, czy na to, z tego coś mam i tak dalej, wiedzą całkowicie wszyscy. Ja mam małą rodzinę, która po prostu jest poinformowana i tyle, i oni całkowicie się nie angażują w to, jakby ich to nie interesuje, co ja robię, ważne, żebym była szczęśliwa, więc to jest ten plus. Natomiast jeżeli chodzi o taką, powiedzmy, grupę osób z okolic, nie wiem, Katowic, Śląska i tak dalej, bo to gdzieś tam ta rozpoznawalność się zrobiła taka troszeczkę większa, nie? W momencie, kiedy... No jednak nagość powoduje, że im bardziej się rozbierzesz, tym więcej masz obserwujących na Instagramie, no po prostu to jest przerąbane, nie? Zastanawiam się, czy ja się nie rozbierać. No tak, naprawdę, no bo jeżeli wrzucasz zdjęcie ubrane, to wiesz, ty, nie wiem, tak 200-300 lajków, fajnie, nie? A pokażesz kawałek tutaj piersi czegoś, nie wiem, ostatnio wrzuciłam zdjęcie, jak leżę w forsie i już nagle bum! Nie? Wiesz, jak to działa. Tak. Także to takie środowisko później z obrębów, powiedzmy, tych miejsc, skąd ja pochodzę, nie? Wszyscy po prostu to wiedzą. I nikt jakoś mnie za to nie hejtuje. To jest dopiero hit. No właśnie, to tak jest, że ludzie się często boją o czymś mówić, a okazuje się później, że strach ma wielkie oczy, że jak mówisz, to ludzie jakoś mówią. No ale wiesz co, mieszkasz w dużym mieście, z Katowic z ogromną aglomeracją, a podejrzewam, że gdzieś tam, wiesz, na peryferiach i gdzieś tam na wsiach, no to dalej jest takie myślenie, że dalej by się jednak pewnie hejtowana i wytykana palcami była, nie? To na pewno, tylko to też kwestia podejścia. Ja bym się nie dała stłamsić, ja bym się nigdy nie dała stłamsić. Dlatego tej władzy też się nie daje stłamsić, jakby robię swoje, nie? I się sprzeciwiam. No właśnie, no i jakby zaraz wrócimy do ciebie, ale właśnie do tej władzy, no bo obecnie nami rządzą tacy, a nie inni, więc ty masz trochę inny pogląd niż swoje koleżanki, bo one mówią, że nie ma na kogo głosować i to nic nie zmieni i tak dalej. A ty bardzo fajnie się zaangażowałaś jakby w uświadamianie czy walkę o zmianę tej władzy teraz na końcu kampanii, bo tam parę happeningów było, tak? W Katowicach z Sebastianem i z posłanką, więc generalnie ty uważasz, że jednak ta władza obecna jest gorsza, a inne byłoby lepiej również dla ciebie, wbrew temu, co uważają twoje koleżanki, które mówią, że to nie ma różnicy? Okej. Ja uważam, że każda władza w jakimś stopniu jest szkodliwa. Nie ma po prostu władzy idealnej, która by nam pod każdym względem pasowała. Natomiast jeżeli ktoś całkowicie nas dyskryminuje, mówię o wszystkich ludziach, obojętnie, czy nie wiem, zajmujesz się, nie wiem, byciem nauczycielem nawet, bo przecież są tłamszeni. Obojętnie kim jesteś, no to teraz aktualna władza niestety, ale całkowicie gnębi wszystkich. Bo albo jesteś dostosowany do tego, co oni sobie wymyślili, że żyjemy zgodnie z religią, zgodnie z tym całym chrześcijaństwem, katolicyzmem i tak dalej, albo jesteś po prostu gorszy, albo masz orientację taką, że tylko i wyłącznie kobieta do mężczyzny, ślub, dziecko, super, siedźmy w domu i się tam kiśmy w swoich brudach, albo jesteś też wyautowany. Jakby każda osoba ma teraz naprawdę, no brzydko mówiąc, przesrane, nie? Nie możemy mieć całkowicie w ogóle z własnego zdania, więc co dopiero dziewczyny, które zajmują się na przykład czy dzisiejszej władzy? No właśnie, ona jest taka trochę zaściankowa, toporna, antyeuropejska, antypostępowa i tu chyba wasze środowisko ma jeszcze gorzej niż normalnie ludzie. Bo wspomniałeś, że wszyscy jesteśmy tłamszeni, tu się zgodzę,
każdy zawód jest jakoś tam, nawet jak mówiłaś, nauczyciele, ale akurat wy to pewnie całkowicie jesteście poza nawiasem, nie? Znaczy, na pewno jesteśmy gdzieś tam, powiedzmy, trochę gorzej, nie wiem czy gorzej, takie bardziej wykluczone, nie? Jakby ja też widzę podejście nawet polityków, tak, do takich kobiet. Przecież wiadomo, że jeżeli dziewczyna zajmuje piszą się... do siebie politycy? Tak, oczywiście, że tak. Więc jakby ty polityków... Z której strony? Z każdej. Okej. Okay. To jest to, nie? Że to jest z każdej. Czy to jest... Słyszałem o tym poza kamerami. Sebastian nie mówił, że filmiki dostajesz. Propozycję, tak. Żebyś ty wysyłała. Tak, 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 tak. To akurat od prominentnych, moi drodzy, od prominentnych polityków z pierwszych stron gazet. Naprawdę. Grube nazwiska. Nie, akurat... Boże, jak ty byś użyła tego telefonu, to może byś obaliła tą władzę. Czy, no jest to możliwe, ale... No to w sumie wszystkie opcje byś obaliła. Chyba by bezpartyjni samorządowcy zostali. Tak, oni by zostali, bo są świeżi. Na razie jeszcze nie napisali, ale to wiesz, no, to jest stan na godzinę 13:30, bo nie wiadomo, czy za chwilę który się napisze. Nie, to jest akurat prawda. I to jest najśmieszniejsze, że jednak kiedyś... poznałam takiego pana, który bardzo, bardzo, bardzo był za mną. Ja się mu bardzo podobałam. I aktualnie, chyba teraz już nie, ale należał wtedy do naszej partii rządzącej. Mhm. Więc pan biegał, skakał i tak dalej wokół, żeby wszystko zrobić, żeby się przypodobać. Jak pojechał sobie na wakacje, to wysyłał piękne filmiki, naprawdę piękne filmiki, szczerze. No ja wysyłam takie filmiki, no ale ja się tym zajmuję, nie? Natomiast on to faktycznie wysyłał, żeby ale się przypodobać. Ale też nie śmiesz piękne, tylko naprawdę mu to wychodziło, tak? Czy mówisz to z sarkazmem? No nie, 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 to było straszne. Straszne. Jakby w momencie, kiedy nawet go chciałam podpuścić, że słuchaj, no to pokaż mi, jak ja ci się podobał i tak dalej, no to pan, który z takiej partii, a nie innej, który pod prysznicem i krzyczy moje imię i to wysyła, no to tak trochę średnio, nie? Pod swoim imieniem, nazwiskiem. Kanał by nam spadł, ale wiele bym dał, żeby opublikować ten filmik. Także naprawdę i tego jest dużo, nie? Więc to, jeżeli oni wyprawiają takie rzeczy, jeśli chodzi o takie partie prawicowe, no to wiadomo. Właśnie to jest najśmieszniejsze, że te partie lewicowe na przykład, oni mają takie lekkie podejście, oni mają takie podejście bardziej kumpelskie, nie? Mhm. Także jeżeli tam się powiedzmy z kimś poznałam i tak dalej, to tak nawet bardziej na lajcie, nie? Takie niby podrywanie, ale tak bardziej grzecznie i w ogóle, i w ogóle. Natomiast ci prawicowi, ci tacy kościółkowi, no to oni lecą z grubej rury, nie? Oni się całkowicie tym nie przejmują. Naprawdę, ja nie wiem, czy oni nie widzą tego, jakby to może im tak zaszkodzić. No ale właśnie, to jest dziwne, nie? Że przecież tak, taki filmik byś gdzieś tam wrzuciła do sieci, bo to niejedne medium by dało dużo. Jakaś tam telewizja czy coś, oczywiście musieliby to mocno cenzurować, takie rzeczy, jak mówisz, ale no, ale wiesz, to by poszło bardzo grubo. I oni się nie boją tego? To jest mega dziwne. No i to na Instagramie, nie? To nie jest jakiegoś lewego konta, to nie jest przez numer telefonu. Normalnie z oficjalnego konta, tak, powiedzmy normalnie, posła tak, czy ministra. Tak, normalnie z takiego z tym kółeczkiem, nie? Cały, że tak, że to jest na pewno on. Tak, oni wysyłają, normalnie wysyłają wszystko. I to nie jest problem. To jest straszne. Więc no, to jest naprawdę dziwne, ale najśmieszniejsze jest to, że w momencie na przykład, kiedy ja gdzieś tam chciałam się spotkać, powiedzmy na mieście gdzieś pójść na jakąś kawę czy coś, no to właśnie z tym jednym panem, który tak bardzo się udzielał pod prysznicę, no to powiedział mi, że no przecież wiesz, że ja nie mogę się z tobą nigdzie pokazać. No okej, okay, no ale filmik ci już ale, no tak, ale ja mówię, ale ty przecież, ale patrz, ja mam w ogóle. Czy ty mnie teraz będziesz szantażować? No nie, nie będę, tylko jakby to się w ogóle nie klei. Nie, o co chodzi? I ja przypuszczam, że ja nie jestem jedyną dziewczyną na świecie, która takie wiadomości dostaje, tylko tych dziewczyn jest na pewno dużo więcej. Że oni tylko się cieszą tym, że mają jakiś tam swój znaczek. Wysyłają filmiki. A ty właśnie myślisz, że czym jest spowodowane? Bo oni, wiesz, no mogliby tak pomówić, założyć jakieś tam inne konto, mogliby to zrobić jakoś, nie wiem, ja to się nie znam na tych nowoczesnych, ale są te Snapchaty znikające, czy coś, tak żebyś się mogła zapisać, chociaż to zawsze można wziąć drugim telefonem zapisać generalnie. Ale, no ale jakoś by mógł chociaż się postarać, tak? Udać, że się zabezpiecza. To czym to jest spowodowane, że oni robią to tak, że oni są tak pewni siebie, że ty nic nie zrobisz, że oni będą rządzić wiecznie, nie że nie wiem, wiem że nie cię przyblokują? Nie wiem, mnie to też zastanawia. Kiedyś miałam też taką sytuację, że też taki jeden pan, który się udzielał dosyć mocno politycznie, teraz aktualnie już ze sobą nie rozmawiamy, ale jego fantazją była na przykład, nie? Czyli to, żeby się ubierać za kobietę, rajstopki i tak dalej, tak dalej, ale jego kobiety kręcą. I też te wiadomości. A też polityk, tak? Tak. I jakby ja dostałam te wiadomości, miałam takie, o matko, nie, no okej, okay. Jakby no ja mam też takie podejście jako dziewczyna dominująca, jakby no, na mnie te
naprawdę nie robią jakiegoś tam dużego wrażenia. Ja po prostu, ja nie za bardzo lubię mężczyzn, nie? Ja mam takie coś, że no sorry, no naprawdę, wybacz, nie wiesz tego do siebie personalnie. Natomiast mam facetów, których po prostu w jakimś stopniu akceptuję, natomiast w większości po prostu facetów nie znoszę. Tak mam, ale ja nie jestem feministką znowu. To też jest śmieszne, nie? Takie też sprzeczne trochę. No. Jest sprzeczne, bardzo. Ale no. Jeżeli chodzi o orientację, ty jesteś hetero? Tak. Jesteś hetero, ale tak. Ogólnie nie lubisz facetów, czyli po prostu tak. Lubisz ich dominować. Tak, i jakby jestem w stanie się związać tylko i wyłącznie z mężczyzną, który mnie zdominuje. Okej. Okay. To jest hit, nie? Okej. Okay. Okay. Także to... No tak, szukasz czegoś innego niż masz na co dzień. Tak, no, trochę. To musi być ktoś, który faktycznie twardą ręką, to są tacy... Mężczyźni z takiej troszeczkę bardziej szarej strefy, nie? Także okay. To jesteśmy w stanie faktycznie sobie wtedy jakoś się dogadać. Złapać cię za szyję i przydusić. No, coś ten deseń, tak? Że faktycznie jesteśmy w stanie coś zbudować, bo ja widzę, że on jest silniejszy ode mnie. Okay. No więc jak ja widzę, wiesz, mężczyzn, którzy do mnie piszą wiadomości na portalach, powiedzmy, na których gdzieś tam są ogłoszenia wrzucone i wiadomości, które ja dostaję, no to na początku na pewno to jest ciężkie, jak człowiek sobie to przeczyta, nie? Że całkowicie zmienia ci się patrzenie na świat. I z drugiej strony, jak sobie tak patrzę na tych, powiedzmy właśnie polityków, nie? Którzy gdzieś tam piszą, zarywają, wysyłają takie filmiki, a nie inne. No to teraz sobie wyobraź, że jakie jest prawdopodobieństwo, że oni mogą też przez taki portal wejść, zalogować się, może niekoniecznie pod swoim nazwiskiem wyjątkowo, tak. Ale te wiadomości może on napisać. Bo ja do swoich mam linki, no wiadomo, na Instagramie pod spodem wpisane, tak? Jakby może tam wejść każdy, każdy może sobie założyć konto i napisać. Więc teraz się zastanów, kto rządzi państwem w momencie, kiedy jakiś europoseł, poseł z partii rządzącej, którzy są bardzo prokościelni, mogą, i to jest bardzo prawdopodobne, jeżeli wysyłają swoje robótki ręczne, to mogą też jak najbardziej mieć fantazję taką, że jeżeli ja sprawuję władzę i mnie wszyscy słuchają, to ja chcę czegoś innego. Teraz w takim razie chcę być twoją prywatną. Okej, no tak, tak. To i oni będą się na to decydować, nie? Pokrętny, ale sens tak. Jeżeli on jest panem, to chciałby być raz w drugą stronę. Ja widziałem, ty mi pokazywałaś te fajne te dwóch, którzy się zaobserwowali polityków jeden po drugim, to moi drodzy byście się zdziwili, no ale cóż, no to widzę idzie w parze. Ale powiedz mi, wracając, bo zadałem ci pytanie, nie odpowiedziałaś, oczekiwałabyś, jakbyś tak miała idealny rząd, który by twojemu środowisku miał pomóc, zrobić dobrze, jakoś to właśnie model taki holenderski? Czyli taka totalnie, to jest zawód zarejestrowany, płacicie podatki, macie tam, nie wiem, badania, macie swoje związki zawodowe i tak dalej, w tą stronę, czy jak, bo powiedziałeś, że jesteście wykluczone i to uważam, że na pewno tak, zwłaszcza przez PiS. Jesteście wykluczone, ale jak miałabyś, od ciebie by zależała decyzja, jak tą sprawę jakby rozwiązać? Wiesz co, to jest bardzo ciężkie, bo tak naprawdę myślę, że ile jest osób działających w takiej branży, tyle będzie zdań. Więc jakby ja mogę się wypowiedzieć tylko i wyłącznie za siebie. Ja uważam, że jak najbardziej unormowanie tego zawodu, ale też normalnie zawodu takiej, powiedzmy, typu... Jak najbardziej. Czemu nie? Bo to jest faktycznie takie siedzenie w szarej strefie, bo z jednej strony możesz sobie przyjmować wynagrodzenie za to, co robisz, nie tak? Nie możesz zapłacić podatków. Nie możesz zapłacić podatków. Te pieniądze są legalne. Polska tak pozwala na to, ale się brzydzi tymi pieniędzmi. Tak. Nie? Bo to jest w ogóle Polska, nie wiem, czy widzowie wiedzą, ma takie bardzo dziwne, nie wiem, czy jest, może gdzieś jest, nie chcę mówić, że nigdzie, ale albo są w pewnych krajach, jest to nielegalne i wtedy no wiadomo, nikt ci nie przyjmie podatku, bo to jest działalność nielegalna, nie możesz. Albo jak jest usankcjonowane, albo chociaż dozwolone, to możesz zapłacić podatki. A tutaj jakby, kiedyś był taki kazus, że, już teraz to nie przechodzi podobno, kiedyś był taki kazus, że każdy, kto właśnie, napijesz się czegoś? Boże kochany. Nie, dziękuję. Łukasz, dasz chociaż wody? No już zaraz zasniemy. Wiesz, to był taki kiedyś kazus, że to kiedyś przechodziło, że każdy, kto tam miał jakieś dochody, nie tego, to szedł i mówił właśnie, że jest tak, że jest ale to panią. Musisz udowodnić. No właśnie teraz tak, a kiedyś tam lat temu 10 już zaczęło pójść powiedzieć, bo tu wiesz, w urzędach panie się czerwieniły, wtedy mówiły dobra, no to dobra. Bo właśnie ktoś działający w sexworkingu przychodzi i mówi, ja chcę zapłacić podatek, a oni od ciebie nie przyjmą, ale muszę jakby uznać, że te pieniądze masz. I wtedy było łatwo je zalegalizować. Tak, teraz już to trzeba udowodnić. Teraz trzeba udowodnić, ale to jest jeszcze nic, bo internetowy aktualnie też z niego trzeba się rozliczać. I to jest najśmieszniejsze. To znaczy? No właśnie, i teraz co zrobić, jaką działalność założyć, bo nie jesteś w stanie założyć takiej działalności, bo nie ma czegoś takiego. Nie ma. I teraz tak, musisz zapłacić powiedzmy sobie podatek teoretycznie z tego, a z drugiej strony
No nie masz jak. No dokładnie, dokładnie, no bo oni właśnie cię, no tak, no z jednej strony jak zaczniesz sobie coś kupować, jakbyś sobie kupiła nieruchomość czy coś, to przyjdzie ci skarbówka, skąd ty masz No pieniądze, tak. a ty generalnie nie możesz się rozliczyć i od tego podatku odprowadzić. I jak jest na przykład w swoim przypadku, czy w przypadku koleżanek, już żeby nie mówić dokładnie twoich, żebyś zaraz nie miała urząd skarbowy. Czyli generalnie co, wy nie możecie zapłacić za to podatku No i się... dziewczyny, które faktycznie mocno działają, nie? Tak naprawdę totalnie mocno mega działają, powiedzmy, w tej branży i wyciągają nawet po 500 000 miesięcznie. Nie mam pojęcia, co one robią. Pół miliona miesięcznie? No jeżeli to jest 0,4%, no jeżeli jest w takim procencie, to zarobi około 530 tysięcy miesięcznie. Zainteresowany branżą? No właśnie chciałbym. Powiesz mi po programie, jak się zakłada. Najmniejszego problemu. Serio, to są przecież to są ogromne zarobki dziewczyny. A co mówisz 0%? O co to chodzi? To jest jakieś progi? Tam masz, wyskakuje ci w momencie, kiedy masz taką tabelkę z systemem całym płatności, czyli masz kto, co, za ile zapłacił i tak dalej, i ile musisz tam odprowadzić, ile jest twoja, ile idzie do strony, nie, jako tam haracz. No to wychodzi ci u góry procent, w jakim procencie jesteś. Okej. Nie, czyli jak tam powiedzmy, nie wiem, jesteś, dajmy na to w procencie właśnie tam, nie wiem, 0,5. Czyli tylko 0,5% osób na całej stronie zarabia tyle, nie? Czyli to jest mniej więcej około 500 000 miesięcznie, nie? To są takie kwoty. Jakby tam nie masz czegoś takiego, że na przykład na pewno tyle zarobisz. No no, tak, no zależy nie jakie wiesz. masz, ilu masz To odbiorców zależy. i... Bo to jest tak, że tam są płatne chyba subskrypcje plus jeszcze dodatkowo możesz jakieś tam zdjęcia dodatkowo jeszcze, tak? Wszystko możesz, tak, oczywiście, jak najbardziej. Tam masz, znaczy ja mam profil na przykład, który jest free. I tam całkowicie subskrypcja jest bezpłatna, więc tych osób się dużo zbiera i oni sobie faktycznie ten kanał subskrybują. Ja tam wrzucam coś, co jest za darmo, ale dodatkowe pojedyncze zdjęcia, galerie i tak dalej, są odpłatne. Czyli tam masz od 3 dolarów do 50 bodajże, nie? Jakoś tak możesz sobie tam wrzucić takie widełki, jeśli chodzi o posty. Bo potem w wiadomości prywatnej to możesz komuś nawet za, nie wiem, 5000 dolarów coś wysłać. Możesz zrobić kampanię, w której wiesz, nie wiem, nazbierasz sobie 5000, jeżeli wpłacicie tam 5000 dolarów, bo możecie mi to osiągnąć, to nagram filmik na przykład na kampanię. Tak to działa. A mówisz, że to właśnie inne, ty tam wrzucasz filmiki, jesteś właśnie na PH już, żeby tak mówić i stamtąd też dochody jakoś wiele się różnią, tam też można zarobić, tam tam się dużo zarabia. Też się da, tam możesz włączyć, po pierwsze masz podpiętą listę zakupów z Amazona, czyli twoi fani mogą ci kupować to, co sobie wybierzesz, nie? O. Czyli masz listę Amazon, wrzucasz sobie do koszyka, co chcesz, czyli nie. Dysona na przykład nawet i ktoś może stwierdzić, a to ja jej kupię odkurzacz. Tak? No tak. Także to, co tam masz, wszystkie ciekawe. Jakieś buty, torebki, odkurzacze, suszarki i tak dalej, i tak dalej. No jeżeli ktoś jeszcze za stwierdzi... mleko, chleb, na jutro bułki i ci widzowie kupują. Tak, no, ale tak, na Amazonie, wiesz, a na Amazonie może wodę, nie wiem, mineralną sobie kupić, nie? Także wiesz, to masz wszystko, książki, nie książki, komputery i tak dalej. Więc to, co masz po prostu dodane, to oni mogą ci kupić, nie? Także tam jest po pierwsze to. Po drugie, są jak najbardziej też możliwe płatne zamówienia. Czyli sobie dajesz, nie wiem, to masz całą listę, tam jest po prostu, to tak jakbyś wchodził do sklepu, nie? I serio tam sobie tak ktoś myśli, aha, to będzie zabawka, to będzie z kimś, a to będzie w miejscu publicznym, aha, czyli taka kwota wychodzi, dobra, no to usunę sobie zabawkę, to będzie może taniej. Rozumiesz? Jakby wszystko po kolei, wszystko ma swoją kwotę, oni sobie to Ale tak jak YouTube zamówienie. Płaci za wyświetlenia, czy za same wyświetlenia tak, też tam jest też płacone? Masz, tak, ale to nie są jakieś duże pieniądze. Za same wyświetlenia, tam głównie chodzi o reklamę. Jakby jeżeli ktoś próbuje na zrobić sobie biznes, powiedzmy, nie? Typu, żeby tam zarabiać? Nie. Nie zarobi. Nie, 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 nie wydaje mi się. Dobrze. To bardziej chodzi o to, żeby wrzucać jakieś krótkie szoty, krótkie filmiki, żeby coś się przekierowywało zachęcić. Cię gdzieś tak, na tak, twoją tak, tak. stronę. I wtedy to faktycznie ma sens, bo ludzie po prostu przechodzą na strony, które są już płatne. Wiadomo, że tych osób, które chcą za darmo oglądać, jest pełno, tak, nie? Tak. No. Sam jestem jedną z nich. No wiadomo, że no, ludzie wrzucają różne rzeczy. Ja też się czasem zastanawiam, bo na przykład Twitter, nie? Czy tam X jest bez cenzury, nie? Teraz. Tak, Twitter zawsze był. No. Czy nie wiem, czy tam takie mocne, chyba też by tam przeszło, jest bo wiem, że wszystko.
Nic, tam jest Aha, czyli na wszystko. ich się możesz Tak, normalnie. czyli jak najbardziej tam też można, i tam też masz zresztą monetyzację włączoną, nie? Że mogą Tak, ci płacić. można, tak. No, także to jest Dokładnie. kolejna rzecz, gdzie dziewczyny też udostępniają, zresztą to jest też połączone, nie? Że jeżeli coś udostępnić sobie, no, potem co rzucasz sobie na tego X-a. I tam masz na przykład, nie wiem, polityków wszystkich po kolei, a między tym masz jak na przykład jakiegoś na jakiegoś faceta. No, ciekawe. Ale No. to wiesz, politycy też czają na nas w tym, co mówią, więc to tak Ach tak, nawet oczywiście. pasuje to nawet jedno do drugiego. A jak ze związkiem? Ty jesteś w związku, byłaś w związku, jak to jakby, bo to na pewno widzów dziwi, jak to godzisz? Okej. Byłam w związku przez ponad rok z kimś, kto no, nie zasługiwał na to, nie? Całkowicie. No, to To chyba jest. najczęściej tak jest, jak mówić tylko byłej. Nie, to lipa. Nie. Głównie chodzi o to, że no, ja mam strasznie ciężki charakter, jeżeli faceta zdominuje, bo mam takie coś w sobie, że faktycznie domina to jest lifestyle. Po prostu masz taki tryb życia i koniec, i kropka, jakby z góry wszystkich tak traktujesz, wiesz. No, dlatego to jeszcze za chwilkę ci powiem coś odnośnie ciebie. Tak, ale nie jesteś w stanie założyć związku faktycznie normalnego, partnerskiego z kimś, kogo traktujesz gorzej, nie? Także jeżeli wiesz, facet bierze i robi tak naprawdę wszystko to, co chcesz, to tak średnio. Ale to chyba dla każdej kobiety. Wydaje mi się, że facet powinien w pewien sposób być taką jednostką. Wiem, że to jest takie może stereotypowe i nie modne, ale trochę tak powinien facet być trochę silniejszy od tej kobiety, bo jej się to po prostu bardziej podoba. Nie mówię, powinien być Tak. silniejszy, bo nie wie, rządzić i tam gonić ją, ale tak delikatną tą przewagę w związku powinien swoją zaznaczać, bo to myślę, że obie strony, bardziej obie płcie się w tym czują bardziej swobodnie. Takie jest moje No zdanie. na pewno, jeżeli facet trzyma mocniejszą rękę, to jest bardziej komfortowe dla kobiety. Natomiast ja już na przykład potrzebuję takiego totalnego hardcora faceta, wiesz, że jak on mi coś powie, To nie to ma sprzeciwu. ja. W większości, jakby mi facet powiedział coś typu, nie wiem, zamknij się na przykład. O matko, to by była masakra jakaś. Ale to naprawdę wchodzi na takie życie codzienne, nie? To wchodzi tak na banie. Naprawdę, wiesz, jak dostajesz takie wiadomości, dlatego ja potrzebuję faceta, który naprawdę jest mega twardy. Ja No teraz. ty do mnie też, jak pierwszy raz zadzwoniłaś zastrzeżonego, to też świadczy o tym, że jak zastrzegasz numer, to pewnie gdzieś odzwoniasz, żeby ktoś nie Tak, miał, nie? czasami tak, no bo przecież to jest masakra, to jest Ciężko było naprawdę do ciebie takie. odzwonić, bo przecież tam pogadaliśmy, mówię, dobra, odzwonię, później patrzę. No, No. zajebiście. Tak. Od Sebastiana byłem numer, ale mówię, no, A odzwonię. ja całkowicie o tym zapomniałam, bo naprawdę, jak się czasami do takich dzwania, no bo to nie chcesz, żeby potem do ciebie dzwonili, nie? Jakby to jest takie naprawdę takie męczące, więc ja już potem zapomniałam po prostu, że ten numer trzeba włączyć i no, jeszcze potem to by się oberwało tym SMS-em. I to mi było trochę nawet tak głupio z jednej strony, z drugiej nie. Bo naprawdę zauważyłam, że serio jakby to taki lifestyle domina, no wchodzi na życie codzienne, nie? Jakby takie, dlatego ja bym nie miała problemu właśnie spotkania się z jakimiś politykami i tak naprawdę twarz. Tylko przypuszczam, że musieliby za to zapłacić, bo dlaczego mieliby to mieć za darmo, nie? Ale serio nie miałabym z tym w ogóle żadnego problemu, nie miałabym żadnego stresa, nie? Wracając do związku, bo teraz nie jesteś, a byłaś, ale jak byłaś, to godziłaś, to znaczy partner się jakby zgadzał, uczestniczył w tym. Tak z czystej ciekawości teoretycznie pytam, jak ty byś to rozwiązywała, bo jak rozumiem, skoro byłaś, to też przewidujesz, że możesz być na przykład w związku, Ja a dalej jestem. będziesz, a jesteś, a dalej będziesz robić to, co robisz, więc generalnie jak to jest? Okej, okay, to co było wcześniej, to była pomyłka, to było coś ciągnięte po prostu na siłę, bo między nami praktycznie w ogóle nie było żadnych zbliżeń i tak dalej, i tak dalej. Jedyne zbliżenia, jakie są, to możecie sobie zobaczyć na Googlach. Faktycznie to wszystko wypłynęło. Nie będę o nim mówić źle, bo to nie wypada. Jakby, no, można samemu ocenić i to jest tyle. Więc to, co było, to było i po prostu sobie to wypłynęło. Było to bardzo pięknie, moim zdaniem, nagrane. Jestem Ale to mega jest twórcza. skontrolowany wyciek. No, nie wypływają same z Nie, siebie. to wyciekło samo. Jak? Co? Wykradł Znaczy, ktoś z komputera? nie, znaczy, no wiadomo, że to poszło na płatne Wiele. stronki, nie? Aha, na płatne stronki i później. Aha, Tak, ale okej, to było na dobra. Bo tyle, wiesz, wiesz. są te pary celebrytów, którzy, o Boże, wycieku, a później słupki w Nie, górę oglądalności i tego, to wiesz, kontrolowany to wyciek. wyciekło Ale to w waszym samo. Tak. przypadku poszło na płatne strony i ktoś to dał normalnie, Tak, i ktoś wrzucił to to w Google, wrzucił. ktoś to Tak, ściągnął i. tak, tak, tak. Okej. No normalnie ktoś sobie założył tam profil z jakimiś moimi starymi zdjęciami. W ogóle najśmieszniejsze jest to, że jest takie coś jak Reddit. No jest, jest, No jest, i jest. tam normalnie pod moim hashtagiem jest pełno postów typu, czy ktoś chce o niej porozmawiać? Ma ktoś może materiały, żeby się wymienić? Jak ja na to wlazłam, ja mówię, ja pierniczę.
Co to jest jakiś, nie wiem, etap wracania do przedszkola, do podstawówki, wymieniamy się zdjęciami? Jak z tymi turbówek takimi, albo McDonaldami. Tak, ale rozumiesz to, że oni coś takiego robią, pani, że jakby płacą sobie między sobą i tak dalej, albo nie wiem, właśnie wymieniają się. Procent dla ciebie. No ja, tak. Ja mam zdjęcia tej i tej, a możesz mi dać jej filmik? No i potem właśnie tak to wyciekło, nie? Więc sobie to tam lata po internecie. Natomiast teraz wpadłam na faceta, który jest no taki bardzo, bardzo twardy. Taki jakbyś powinien według ciebie. No, myślę, ale jak to godzić dalej? On jakby, no wiadomo, że oczywiście on wie o wszystkim i o twojej całej działalności i jakby nie ma z tym problemu, czy... Oczywiście, czy że przykład, nie ma. Czy na przykład jak chodzi mi, bo rozumiem te sesje, bo to jest trochę co innego, tak? Jeżeli tak jak mówisz domina, to jest jednak... Tylko to jest pewne tak przedstawienie, to jest pewna, tak powiedziałaś, sesja, no ty kogoś tam poniżasz, ja kogoś mogę popchnąć, ale nikt nie popchnie mnie, tak, nie? No tak, właśnie. No to jeszcze to, ale jakby ta cała działalność filmowa, czy co nagrywasz, to twój facet w tym uczestniczy? No, ostatnio go nakusiłam. No, to jest hit, to jest... No to jest facet taki naprawdę, że taki mega, mega twardy, z ogromną przeszłością. Więc myślę, że jeżeli on by tutaj gdzieś tam zabrylował przez 5 minut, powiedzmy w Polsce, to myślę, że byłoby bardzo głośno na jego temat. To by było 3 minuty. To jest coś niesamowitego. Po prostu ta historia, to można książkę napisać. Ale tak, nakusiłam go do tego, nie, żeby coś zrobić wspólnie, i nawet jest zadowolony. Także to jest taki... To może też jego początek. Tak. Jest naprawdę taki... No, bardzo zdziwiony, że mówi, no fajne, tak widzę, że przeżywa każdego dolara, nie? Ja mówię, słuchaj, dostaliśmy na piwo, w postaci tam $3. O tak, naprawdę? Ale mam faceci, którzy gdzieś tam piszą i chwalą bardziej jego sprzęt niż mnie. To jest hit, nie? Że faceci bardziej patrzą na innego faceta. Jakbym, ja no co, no tam piersi, pupa, spokojnie. O, ale on wygląda dobrze. Jakby to jest dziwne. To są faceci, może faceci bije, albo... Nie, normalnie hetero. Hetero, tak. No widzisz, tak, to też miłe, że facet potrafi, bo to jest takie wstydliwe, żeby powiedzieć, że nie facet jest, czy przystojnie, czy dobrze wygląda. A to mamy przykład, że Polacy też tak potrafią. Tak, jak najbardziej, nie? Także to jest taki, no, taki duży, duży plus. Także sobie działamy i nawet te spotkania, też ja też zadałam mu takie pytanie. czy w momencie, kiedy... Bo to jest też, jeżeli chodzi o działalność Dominy, jest bardzo taki grunt, bardzo taki mięciutki, nie? Jakbyś chodził po bagnie. Bo w momencie, kiedy dziewczyna jest, powiedzmy, i sobie żyje w takim świecie i tak dalej, no to facet wie, że musi dodatkowo zapłacić za to, robi to. Tylko koleżanek mam dużo, jakby wiem, jak to wygląda. A teraz sobie wyobraź, że masz Dominę, która wiesz, że nie da się dotknąć, wiesz, że nie możesz z nią nic zrobić. To ilu wariatów się trafi, którzy będą chcieli za wszelką cenę ją zdominować? No tak. No to... i teraz weź sobie, teraz popatrz na polskie... Nieosiągalny owoc, tak. Na polskie realia teraz tak. Jeżeli taka dziewczyna działa i musiałaby sobie znaleźć kogoś, kto by w jakimś stopniu na przykład obronił, to jak to legalnie rozegrać? Bo w tym momencie jakąś robię naprawdę duże problemy. No tak. I teraz popatrz na bezpieczeństwo. Trzeba by było to jakoś ugryźć, nie? To jest fakt, że to trochę jest taki połączony poza nawias, no bo tam na przykład na tych waszych sesjach pewnie dochodzi do naruszenia nietykalności cielesnej, i to wielokrotnie, tylko na jego prośbę, tak? No znaczy tak. On tego chce, więc jakby to prawnie, to tak faktycznie jest taki dziwny kazus. No ale no teraz i popatrz na to z tej strony. Powiedzmy, dziewczyna chce pracować, nie chce, żeby jej się krzywda stała. Polska całkowicie jakby zabroniła, wiadomo, pośredniczenia czy tam jakieś inne spotkanie i tak dalej. I teraz wyobraź sobie, że na przykład jestem ja. Działam sobie, nie wiem, jadę na sesję i nie wiem, kto tam będzie tak naprawdę. Chciałabym mieć kogoś, jakby z mojej woli, tak, że ja kogoś sobie, nie wiem, zatrudnię albo charytatywnie to zrobię, obojętnie. To, że ta druga osoba tam zrobi, czy to jest facet, to momentalnie ma to podpięte jako sutenerstwo. Bo tak, bo jest w Polsce jakby legalna, nie jest zabroniona, ale nie wolno czerpać korzyści z czyjegoś. To, czyli sutenerstwo, czyli nikt nie może ci pomagać w tym. Więc jak ty sobie weźmiesz ochroniarza, czy kogoś, czy kolegę, żebyś zapewnił bezpieczeństwo, on jest z góry, popełnia przestępstwo i może być za to bez sensu. Ty faktycznie spojrzałeś na to z tej strony. Widzisz dopiero hit? Ty możesz to robić, ale kogoś poprosisz, no bo się czujesz
no, czujesz się zagrożona, wolałabyś się czuć bezpiecznie, to nie może on popełniać przestępstwa. No nie może. I teraz zrobisz komuś... I to nie chodzi o to, żeby, nie wiem, na przykład karać za to, że ktoś kogoś przymusza, no bo to jest faktycznie coś strasznego. Tak, oczywiście. Ale z drugiej strony, ile jest dziewczyn przymuszonych przez swoich facetów, żeby nagrywały filmiki i tak naprawdę oni ciągną z tego powiedzmy 70% i dają jakieś 30% śmieszne za jej zdjęcia i filmiki. Na to nikt nie patrzy i tego nikt nie jakoś nie podepnie sobie pod jakąś, nie wiem. Ty, ale z tamtym to jest faktycznie ten, no bo ty, kurde, no to jest faktycznie takie trochę wystawianie was na niebezpieczeństwo, no bo jak chcecie sobie wziąć kogoś, kto wam to bezpieczeństwo zapewni, to nie jest od razu z litery prawa przestępcą. To taki nawet niefajny artykuł, wiesz, sutenerstwo to takie, Boże, ty dziewczynę jakoś przymuszałeś, nie, bo to od razu tak brzmi, tak? Czerpanie korzyści. A to jest facet, który jest takim, powiedzmy, nie wiem, znajdziesz sobie takiego chłopka albo, no co, no prawdziwą firmę zatrudnisz, powiedzmy, ochroniarską, no to no to samo będzie. No to samo, no to, ale przecież to... Mówić zlecenia, no bo nie może, bo no to jest wbrew prawu. Właśnie. I teraz weź to rozegraj. No. Dlaczego państwo się za to porządnie jakoś nie weźmie, nie? No to powinno być faktycznie rozwiązane, bo jeżeli ty chcesz i ty kogoś tam wymagasz, czy ktoś nawet ci zapewnia bezpieczeństwo, to jakby państwo ci utrudnia w zapewnieniu tobie bezpieczeństwa, no czy jakiegoś komfortu pracy, powiedzmy. Nawet jakbyś chciała kogoś, żeby cię podwiózł tam i mu zapłacić, to jest to samo. Tak. To już od razu by było to samo. A to jest jeszcze nic. A wynajem mieszkania? No tak. Wynajem mieszkania to jest to samo przecież. No tak, czerpanie korzyści dalej z tego, że tam coś robisz. Czyli bo to jest bodajże, to się nazywa kuplerstwo, nie? W momencie, kiedy udostępniasz komuś mieszkanie. Czyli nawet jeżeli bym wynajęła od jakiegoś pana X, powiedzmy, mieszkanie i sobie bym tam zrobiła, nie wiem, studio, nie? Które by podchodziło pod... Albo jakaś laska by sobie zrobiła tam swoje studio, takie normalne. I ten facet by nawet o tym nie wiedział. Tak. To przecież jakby tam do tego gdzieś tam ktoś się dożyłopał, bo teraz wiadomo, że pieniędzy nie mamy w państwie, więc ciągną pieniądze dla wszystkiego, no to też mu dowalą. Za co? Za to, że miał wynajęte mieszkanie. Nawet jak nie wiedział, no ale dobra, no ale tego nie wiedziałeś, ale popełniłeś i, i tyle. Chore. Dobra, fajnie się gadało. Kończąc jeszcze, słuchaj, no z tymi wyborami trzeba powiedzieć, bo to wiesz co, pójdzie niedziela, mamy dzisiaj niedzielę powiedzmy. A puszczę to, postaram się puścić jak najwcześniej, więc będzie cały jeszcze ten dzień te lokale wyborcze otwarte. Idźcie ludzie na te wybory, co? Specjalnie dzisiaj z Karolinką trochę pogadaliśmy o tych kobietach, o tych prawach kobiet, ale niech każdy idzie i już nawet nie na kogo, bo nie możemy mówić na kogo, ale im więcej was pójdzie, tym będzie lepiej, bo wiadomo, że bo wiadomo, kto pójdzie na pewno. Mohery pójdą na pewno. Na pewno pójdą, ale to też to nie jest tak, że nie wiem, mamy ciężki wybór, czy mamy zły wybór, ale go mamy, nie? To właśnie. Jest chyba ważne. Obawiam... Bo jaki masz ten wybór, to ważne, że go masz. Oczywiście, że tak. A obawiam się, że po prostu teraz, jak pozostanie tak, jak jest, już nie podając nas w partii, to za 4 lata już tego wyboru może nie być, bo ja myślę, że to już nie zostanie kamień na kamieniu. Więc to są, uważam, bardzo, bardzo, bardzo ważne wybory po prostu. I po prostu trzeba iść i zagłosować. Już nie mówię na kogo, ale po prostu iść, bo, no bo ci, którzy głosują zawsze, będą głosować zawsze. A dużo tych świadomych ludzi, naprawdę zorientowanych i mądrych i którzy się interesują, zostaje w tym domu i mówi, a to, mam to w nosie. No i te osoby, które gdzieś tam czują się wykluczone przez każdą partię, no, należy pamiętać, że naprawdę ten wybór po prostu mamy. I tyle. Jeżeli nie mamy co wybrać, no to wybierzmy mniejsze zło. O właśnie. Także teraz jak skończyliście oglądać ten odcinek, to buty zakładać, coś tam i do lokalu. Raz. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję ci również. Pozdrawiamy.